Unia Oświęcim TV. W pierwszym razie gratulujemy Unii z zwycięstwu. My sme začali dobre. Prvá tercia bola naša dominácia, mali sme kilka šanci. Nevykoristali sme, keď sme vykoristali, tak Sergej uznal, že na závodník spalkovú brankou. Po druhej tercii sme začali robiť blendy, prestali sme hrať takticky, popojené sme individuálne blendy, popojené sme systémové blendy a zrobili sme kary. Musím povedať, že závodník Ševčenko, ktorý je najskúšený, si ho obstokrajujú som v ostatných troch mečov za Latviu pre supera. Každú prvú bránku. Svojou nedisciplinovanosťou zrobil karu 2+2, nastupne převaha 5-3. Prvá bránka, druhú bránku, mňa len převahu, 8 minút dokonca môžeme zrovnať výnik na 1-1. Znova z našej neaktivity, respektíve z našeho blendu, začíname závodníka, dostajeme dve kary a znova v oslabení. Vrátime bránku, ktorá decidovala o tom, že aj nižšie sme bez punktu. Proste jedna správa je tá, že nedávame, nezdobývame bránky. Keď sme prvé trci dali tiež bránky, zdravili by sa nám dužo Latvej, ale individuálne, respektíve nedisciplinované zachovanie našich závodníkov proste deciduje o tom, že tie punkty sa v tej lige bardzo ťažko zdobývajú. Musíme hrať všetci, celá družina, 20 závodníkov, musí hrať disciplinovanie, kolektívne, potom sa to dá zmeniť. Pokiaľ budeme každom meču dávať protivníkovi šance na to, aby hral převahy a dával na prvú bránku, bardzo ťažko budeme sa zbrať. V pierwszej tercji Jastrzębie było na pierwsze. To jest z tych wszystkich trzech tercji dzisiejszego meczu, ta pierwsza była najsłabsza w naszym wykonaniu, ale z biegiem czasu rozpędzaliśmy się i ta gra wyglądała coraz lepiej, coraz skuteczniej. W drugiej tercji wykorzystaliśmy grę w przewadze i myślę, że trzecia tercja była najlepsza w naszym wykonaniu. Nie tylko w tym meczu, ale generalnie licząc mecze sparingowe, jeden mecz ligowy najlepszy w naszym wykonaniu w tym sezonie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo Jastrzębie to jest bardzo ciężki przeciwnik. Zawsze się z nim bardzo trudno gra i jesteśmy zadowoleni, że z tyłu na zero i wykorzystaliśmy przewagi i dowiedzieliśmy zwycięstwo do końca. Jakoś jeszcze jakieś pytania? Zapytam trenera Markowskiego, odetchnął pan z ulgą w drugiej tercji po wykorzystaniu tej przewagi 5-3, bo było tam troszeczkę tak nerwowo, długo dziubaliście, aż w końcu się po prostu udało. Najważniejsze, żeby dziubaliśmy. Liczyliście dzisiaj zmarnowane wszystkie szanse, bo było tego ogrom po prostu. Tak, ale trzeba przyznać, że moi bramkarze dzisiaj grali naprawdę bardzo dobrze. W pierwszej tercji za wielu tych sytuacji nie mieliśmy, natomiast w drugiej zmarnowaliśmy rzeczywiście kilka doskonałych sytuacji. W trzeciej kontrolowaliśmy ten mecz, ale też można było tam jedną, dwie bramki dołożyć. Unia Oświęcim TV.